Na konferencji menedżer drużyny gości Jacek Frączak, Paweł Przedpełski, Adam Skórnicki, Patryk Dudek. Zaczniemy od trenera gości. Jacek, kilka słów od Ciebie o dzisiejszym meczu. Witam bardzo serdecznie, dzień dobry. Przede wszystkim gratuluję gospodarzom. My pojechali naprawdę dobre spotkanie. Niełatwe skądinąd, od strony też i mentalnej pewnie. Natomiast co chwilę u nas jest jak roller coaster. I tutaj, że tak powiem, w dalszym ciągu brakuje zdecydowanie punktów liderów. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości, bo to widać. Aczkolwiek muszę na usprawiedliwienie chociażby Jasona się powiedzieć jedną rzecz, że w pierwszym wyścigu, w którym no, tutaj z Grzegorzem bardzo ładnie walczył, był dosyć szybki, a niestety rozleciał się nowy silnik. No i później już było poszukiwanie i trochę nerwowo tutaj jazda, szczególnie na drugim łuku, no i punkty, że tak powiem, widać. Chciałem pogratulować Pawłowi bardzo dobrego występu z trudnego numeru startowego, ale dźwignął świetnie temat i gdyby, że tak powiem, liderzy pojechali swoje, to tutaj można byłoby do samego końca powalczyć o zwycięstwo. Cóż ja mogę powiedzieć, bardzo dziękuję tutaj za przyjęcie w Zielonej Górze, jeżeli chodzi o klub, od kiedy dzisiaj jestem przed południem. Panie Kamilu, dziękuję, wszystko super, tak jak się należy, wielka klasa, także bardzo za to dziękuję. Paweł Przedpełski, Paweł, kilka słów od Ciebie. Przyjechaliśmy tu z myślą, że naprawdę będzie ciężko spotkanie, jak szczerze mówiąc przy każdym wywiadzie chyba tak mówię, bo Ekstraliga, wszyscy wiemy, jest naprawdę bardzo wyrównana. No i jest to loteria, wiadomo, nie każdy ma codziennie dobry dzień, więc dzisiaj Zielonogórzanie naprawdę byli szybcy u siebie na torze i lepsi, skoro wygrali, więc, ale myślę, że też nie poddaliśmy się łatwo i w każdym biegu nie było takiego luzu też i dla gospodarzy, że mogą z komfortem sobie jechać każdy bieg. Całe spotkanie gdzieś tam było krótko, ta punktacja wyglądała, więc w pewnym momencie gdzieś tam te 4 punkty było i szczerze mówiąc miałem nadzieję, że jakoś uda nam się to przełamać i będzie do przodu. No też właśnie defekt Jasona Doyle'a na drugiej pozycji i z 3-3 robi się od razu 4-2, gdzie później te punkty, jakby no było to jedne z pierwszych biegów, później te punkty w całym meczu gdzieś tam uciekają i ich brakuje, więc na pewno łatwiej się jedzie i walczy wtedy, kiedy ta przewaga nie jest tak duża i jest nadzieja na to zwycięstwo. Uciekł punkt Jasona, gdzieś tam później jakiś jego drobny upadek i nasze punkty też pogubione w niektórych biegach. Także każdy dzisiaj coś pogubił. No i mamy wynik taki, jaki mamy. Walczyliśmy, daliśmy z siebie wszystko. Nie udało się tym razem. Mamy przed sobą kolejne spotkania i jedziemy do przodu. Dziękuję. Trener drużyny gospodarzy Adam Skórnicki. Adam, proszę o komentarz odnośnie dzisiejszego meczu. Duże słowa uznania dla zawodników, bo znowu wyszło troszeczkę inaczej niż byliśmy przygotowani i przetrenowani, więc cieszę się, że udało im się po tym no szybko rozwiązać ten tor, bo znowu słyszałem, że jest coś innego, więc no gratulacje, że szybko się pozbierali, połapali i wygraliśmy te zawody. Cieszy mnie to, że większość z nas umie liczyć już do 5 i zdajemy sobie sprawę, że 5 i 4 wygrywają mecze. Dziękuję bardzo. I na koniec tradycyjnie Patryk Dudek. Myślę, że wszystko było powiedziane, nie mam nic do powiedzenia. Cieszę się, już coś powiem. Cieszę się, że udało nam się wygrać ten mecz, bo wiedzieliśmy też, w jakiej sytuacji jesteśmy. Na pewno dalej możemy tylko żałować, ale to trzeba o tym zapomnieć jak najszybciej, że pierwsze te mecze tutaj z Częstochową, z Tarnowem, tam gdzieś pogubiliśmy te punkty, ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, szczególnie na naszym torze, żebyśmy mogli wygrywać z każdą drużyną. Cieszę się bardzo, że pojechaliśmy jako drużyna i udało nam się wygrać. I proszę o pytania od dziennikarzy. Do
pana Adama Skórnickiego. Pytanie, ja się odniosę do tego, co pan powiedział, jeśli chodzi o ten tor, że było coś innego i się panowie żużlowcy połapali w odpowiednim momencie. To był wasz błąd w sztuce w takim razie, jeśli chodzi o przygotowanie toru, że jak to pan ujął, było coś innego niż na treningu, rozumiem, tak? No na szczęście z tym torem to nie radzę sobie ja, więc cieszę się, że to zawodnicy potrafili coś z tego urobić. No za każdym razem wychodzi troszeczkę coś innego, ale miejmy nadzieję, że w tym tygodniu te problemy rozwiążemy. No, tor wymaga dosypania pewnych elementów, pewnych składników i musimy to zrobić, żebyśmy mieli większą powtarzalność toru swojego, żebyśmy nie musieli gdzieś tam chodzić po tym torze i zastanawiać się, jak dobrać przełożenia czy ustawienia na nasz domowy tor. Proszę powiedzieć, nie wiem, czy to do pana pytanie, czy to do pana Jacka właściwie pytanie, bo z tego, co słyszeliśmy w parkingu, około godziny 13 były jakieś problemy z pierwszym łukiem, tam coś się miało dziać, że tor był niezgodny z przepisami, tak? Nie mówię, że zawisł jakiś znak zapytania nad całymi zawodami, ale coś tam się wydarzyło, rozumiem, czy któryś z panów może mi odpowiedzieć. Bo informacja była taka, że to klub z Torunia miał zastrzeżenia do tego pierwszego łuku, tak? Okej, dlatego pytam, bo to była informacja, która gdzieś tam krążyła, tak? No nie dziwię się, że mieli zastrzeżenia, no bo idealnie nie było. Jak powiedziałem, troszeczkę jestem pogubiony z tym torem, więc na szczęście teraz czeka mnie wiele pracy, a zawodnicy będą mogli troszeczkę zluzować. Jeśli mogę prosić jeszcze odpowiedź na pytanie o tą opaskę kapitańską. Piotr Protasiewicz przekazał ją, z tego co rozumiemy, Patrykowi Dudkowi. Kapitanem jest teraz Patryk Dudek. Jak to właściwie jest, tak? Dzisiaj proporczyk wręczał Patryk. Na razie nie mamy kapitana, jest to tak zwany kapitanat i wspólnie tą pieczę będzie sprawował Piotr z Patrykiem. Być może dołączy do nich jeszcze jakiś zawodnik. Zobaczymy. Na razie chcemy po prostu troszeczkę Piotra odciążyć z niektórych rzeczy, żeby mógł skoncentrować się przede wszystkim na jeździe. No i dzisiaj trzeba powiedzieć, że no kapitan lub Piotr no może nie zapunktował na poziomie, do którego nas wszystkich przyzwyczaił, ale popatrzmy, że do 12 obiegu prowadziliśmy 4 punktami i to były praktycznie punkty wywalczone w biegach, w których on startował. Tak było 4-2 do przodu, 3-3 i 4-2, czyli 4 punkty przewagi, które można powiedzieć mieliśmy do 12 wyścigu. Czyli formalnie pan Piotr z tego zrezygnował, czy ktoś powiedział: Piotrze, skup się na czymś innym? Na razie będą koledzy troszeczkę go wspomagali, a kiedy stwierdzimy, że wszystko wraca do normy i Piotr jest w stanie to wszystko szarpnąć, to wszystko wróci do tego, tak jak było. Do pana Jacka Frączaka chciałem pytanie w takim razie. Ja mogę, przepraszam. Proszę bardzo, Patryk Dudek, jako członek kapitanatu, tak? Jako giermek wyskoczyłem tutaj dzisiaj w zastępstwie za Piotra na pierwszym łuku i zrobiłem tą tradycyjne hej falu was, więc to tylko przejściowe. Do pana Jacka Frączaka pytanie. Po meczu kibice domagali się, żeby pan do nich wyszedł, bo cały Wyszedłem, to jest robota i tak też chciałem to zaznaczyć. Ale to pan wyszedł tam dopiero przy drugiej tak, próbie, natomiast... jak już pana wyzywali, tak że już chyba trzeba było wyjść. No znaczy, nie wiem, czy wyzywali, czy nie, natomiast jeżeli tak, to nawet tego nie będę komentował. Tak, natomiast... chciałem zapytać, czy to taka temperatura, pana ciśnienie się podniosło, że nie chciał pan się pokazywać ze strachu? Nie, znaczy mamy tutaj na gorąco, mamy parę spraw tutaj jeszcze formalnych. Trzeba pamiętać o tym, że 15 minut po meczu jeszcze motocykle muszą być w parkingu. A też musimy jakby szybciutko zweryfikować pewne rzeczy, jeżeli chodzi o plany na najbliższe dni, przede wszystkim jeżeli chodzi o kwestie sprzętowe. No bo dzisiaj też, co tu dużo mówić, gdzieś tutaj jeszcze są kłopoty, trzeba było coś powyciągać i tak dalej. Poza tym jeszcze musiałem odwiedzić biuro zawodów, sędziego i tak dalej, tam podpisać zaległe protokoły, więc to tak wygląda. To nie jest tak, że ja jestem tutaj wolny, free, sobie latam po stadionie. Tak do końca nie jest. Natomiast jeżeli chodzi o funkcję kapitana, u nas na razie bez zmian. Pawle? Także tutaj jak w rodzinie. Wspaniale, panowie się dogadują, widzę, tak po ostatnim meczu to aż niewiarygodne. Ale to właśnie to jest przykład na to, jak wygląda dzisiejszy żużel. Jest tak ogromna presja, że tutaj różne rzeczy się zdarzają, różne rzeczy się mówi, a ja wychodzę z takiego założenia w tej chwili, że czasami warto odpuścić, nie komentować, gdzieś tam nawet nie, może czegoś nie robić na gorąco, bo później trochę wstyd wszędzie.
To jeszcze jedno pytanie do pana Skórnickiego mam, natomiast znowu będzie o tym torze, więc być może odpowiedź będzie podobna. Natomiast, przepraszam, że się czepiam, bo mecz wygraliśmy, natomiast dzisiaj pojedynek, nie wiem, czy się pan zgodzi, czy nie, za ciekawy nie był. Mi Janek tutaj na tym torze właściwie za bardzo nie ma od początku tego sezonu. Czy to tak celowo, czy rzeczywiście ciągle błąd, czy coś tutaj może robiono zimą, wiosną, że nie da się na tym torze pościgać za bardzo w ogóle? Ostatnio były mijanki i przegraliśmy. Czyli musimy się zastanowić, chcemy widowisko, czy chcemy wygrywać? Chcemy widowisko i wygrywać najlepiej, no, tak? To jeszcze trzeba popracować. Nie, czyli... Nad torem. Czyli rozumiem, że celowo tak jest to robione, że nie ścigamy się, tylko wygrywamy. Tak jest. Okej, dzięki. Panie Jacku, dwa pytania. Pytanie pierwsze, bez jakby tutaj sugestii, jakby pan ocenił jazdę parową Iversena w dzisiejszym meczu? I drugie pytanie, skąd się bierze taka sytuacja, że przy tylu fajnych nazwiskach w naszej drużynie teoretycznie 11 zer w tym meczu żeśmy przywieźli? To prawda. No, jeżeli chodzi o jazdę parową, zresztą tutaj przed chwilką to na to pytanie już po części została jakby udzielona odpowiedź. No ciężko się jeździ w Zielonej Górze. Tutaj jeżeli się ciężko wyprzedza, to ciężko jeździ też parą. To jest jakby, a wynika to z tych uwarunkowań. Natomiast każdy chce dopaść jak najszybciej do tej ścieżki tutaj, szczególnie w pierwszym łuku, później gdzieś tam na drugim. I to tak trochę faktycznie może wyglądać. Natomiast jeżeli chodzi o te 11 zer, no to jest właśnie dowód na to, że i odpowiedź na pytanie, dlaczego ten mecz przegraliśmy. Natomiast no 3-0, czyli z defektem, jednym upadkiem w zasadzie zapisaliśmy obok Mistrza Świata. Także no tutaj, że tak powiem, no i defekt mieliśmy w czwartym starcie Rune Holty. No tak, to jest problem. No, jeżeli się nie wygrywa wyścigów, no to się przywozi później najczęściej jedynki albo zera. Tam też mówił, że wygrywa się mecze wtedy i biegi, kiedy się zdobywa 5 albo 4 punkty. Jak się przywozi zerówki, to się mecze nie wygrywa. Ale związane z czym? No, wie pan, no na gorąco, proszę mi wierzyć, tutaj w parkingu to inaczej wygląda niż z państwa punktu widzenia. Jazdę się oczywiście obserwuje, natomiast tutaj jest więcej różnych innych informacji krążących, a przede wszystkim związanych ze sprzętem, dopasowaniem i tak dalej. I tak naprawdę w gruncie rzeczy tutaj też można było po drugim, trzecim, w zasadzie po trzecim okrążeniu można było się zastanawiać, co robimy dalej ze składem i co z przełożeniami ewentualnie, aniżeli tym, jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o jazdę. Zastrzeżenia oczywiście, no gdyby zrobił komplet punktów, to by nie było, no, więc podejrzewam, jak to na chłodno obejrzymy, to będzie z tym różnie, aczkolwiek no dzisiaj nie można powiedzieć, żeby jakoś specjalnie zawiódł, aczkolwiek tutaj poszła zła korekta w jego drugim starcie i musieliśmy tutaj sprawdzić Jacka Holdera, który no jak widać szczególnie na wyjazdach, kiedy nie zna jeszcze torów, no też nie do końca jeszcze jest tak pewnym zawodnikiem, jak chociażby w meczach w Toruniu. No właśnie chciałem o tego Jacka zapytać, że pan tylko raz go wystawił, to rozumiem, że pojechał i nie wyglądał dobrze. To znaczy nie wyglądał z pierwszego pola, nie wygrał wyścigu. Tak jak powiedziałem, no, Jokera można używać wtedy, kiedy ma się tą kartę, że tak powiem, sprawdzoną i znaczoną. A w momencie, kiedy zawodnik później jako patrzy na rozkład jakby wyścigów, to trzeba się zastanowić, za kogo miałby jechać. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj tam, gdzie były potencjalne możliwości wymiany tego zawodnika, to i Paweł, i Chris wygrał wyścig, i Nils, który pojechał swoje, to też były świadome decyzje, oni te wyścigi powygrywali, więc no trudno puścić chłopaka w 14 biegu w momencie, kiedy się bieg decyduje, także to już później nie wchodziło w rachubę. W związku z tym, że Patryk siedzi sobie bezczynnie, to chociaż słówko od Patryka dzisiaj, super ci szło, to o motocyklu na Grand Prix rozmawialiśmy w piątek wprawdzie, ale to już było to, czy jeszcze coś innego do Warszawy zabierasz, czy to właśnie ten motor i na tym takie ładne biegi w stolicy? Chciałbym powiedzieć to pierwszy i ostatni raz, że zawsze na najszybszych motocyklach jadę na Grand Prix, a na następny dzień mam ligę i też korzystam z tego samego motocykla, więc jak będzie dobrze na Grand Prix, to jadę na tym samym. Okej, okay. A jak dobrze w lidze, to na tym samym Grand Prix? Tak, bo się jedzie na tym, co jest najlepsze, bo to jest moja praca i chcę wszędzie wygrywać i po prostu życie takie jest. Nie polemizuję, natomiast super. Niektórzy żużlowcy twierdzą, że mają inne motocykle specjalnie przygotowane na Grand Prix, a inne na ligę, w związku z czym pytam ciebie, czy dodatkowo... Panie Jacku, do pana Patryka. Ja wiem, ale ja za Patryka, dlatego że to panie Jacku, ta rozmowa nie ma większego sensu. Ja powiedziałem na przykładzie Jasona Doyla, że dzisiaj nie ma, dzisiaj Speedway nie polega na tym, że mamy 4-5 silników i sobie wybieramy. Dzisiaj rzeczywiście jest tak, że Jason dzisiaj w momencie, kiedy w pierwszym biegu rozleciał mu się silnik, w zasadzie ciężko mu było się pozbierać. I to Patryk ma zdecydowanie rację. Ja widzę też po moim zespole,
zespole. Jak ktoś ma jeden dobry silnik, to naprawdę to jest dzisiaj szczyt marzeń, tak? Dzięki któremu mogę wygrywać, a co dopiero o drugim, trzecim sprzęcie. Dzisiaj Żużel jest tak wyrównany, jeżeli chodzi o kwestie sprzętowe, że tutaj rzeczywiście dzisiaj pasuje, zabieram to i jadę do upadłego, aż go zakatuje albo się rozleci i wtedy dopiero szukamy dalej. Zgoda, tak? Tak, chyba że Paweł inaczej robi, to nie wiem. Już nie, żartuję, ale no tak to wygląda, uważam. I tym wesołym akcentem kończymy konferencję. Dziękuję bardzo Państwu.